Kiedy Bóg kazał wybudować przybytek, to ten przybytek nie miał być pusty. Tu służyli kapłani, poruszali się kapłani. O czym nam mówił kapłani? Tak jak ten przybytek, który jest symboliką i widzimy, że zgoła w całości symbolika ta wypełniła się w Jezusie Chrystusie, tak samo kapłani w tym przybytku też symbolizują, też są symboliką. Przeczytam dwa teksty, które są odległe od siebie, bo jeden z Nowego Testamentu, a drugi ze Starego Testamentu. Ale jeżeli ktoś jest troszeczkę oczytany w Piśmie Świętym, to jak czyta ten jeden, to się mu przypomina ten drugi, a jak ten drugi, to się mu przypomina ten pierwszy. Pierwszy tekst czytam z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, 9 wiersz. Właściwie fragment tylko tego wiersza przeczytam. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Na razie po tyle. Później jeszcze wrócę do tego wiersza. I kiedy czytamy ten wiersz, to od razu mamy na myśli z drugiej księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, kiedy Bóg mówi do narodu izraelskiego takie słowa. To jest 19 rozdział, 5 wiersz. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. I teraz 6 wiersz. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Tak podobnie brzmią te wiersze. Nie są identyczne, ale w przekazie, prawda? Nam się te wiersze kojarzą. O co chodzi? Rozpoczniemy najpierw od tego wiersza ze Starego Testamentu. Wiecie, zwróćmy uwagę najpierw, że kiedy Bóg mówi te słowa w Starym Testamencie, to mówi do całego narodu izraelskiego. Nie mówi do jakiejś poszczególnej grupy ludzi, których nazywa kapłanami. Cały naród izraelski miał być kapłaństwem. Cały naród izraelski miał być królewskim kapłaństwem i narodem świętym. To jest bardzo ważne. Kiedy Mojżesz przyniósł te słowa do tego narodu i przekazał, to oni wszyscy tak optymistycznie odpowiedzieli. To jest wiersz 8. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Taką deklarację złożyli. Uczynimy wszystko, co nam Pan rozkazał. A potem Bóg dał zakon. Zaraz opisane to jest w 20 rozdziale, właściwie dekalog, 10 przykazań. I w świetle dekalogu, że ten naród, który miał być królestwem kapłańskim, narodem świętym, okazał się zwyczajnie narodem grzeszników. A w świetle Pisma Świętego Bóg nie może tak po prostu zamieszkać wśród grzeszników. Po prostu by grzesznik został osądzony. A Bóg jest święty. Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. A jednak Bóg nie zrezygnował z tego narodu. I kazał wybudować przybytek. Przypominacie sobie te wiersze, od których myśmy dzisiaj zaczęli. 8 wiersz 25 rozdziału. I wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Ta świątynia pokazuje warunki, w oparciu o które święty Bóg może zamieszkać wśród grzeszników, a odwrotnie warunki, gdzie grzeszny człowiek może stanąć przed świętym Bogiem, choćby nawet to był tylko przedstawiciel tego ludu grzesznego. I ostać się. Czyli widzicie, Bóg nie zrezygnował z tego narodu, mimo że w oparciu o dekalog
ci ludzie zrozumieli, że oni są grzesznikami. Tam, gdybyśmy dalej czytali ten 20 rozdział, już po nadaniu dekalogu, oni byli przerażeni, kiedy mieli stanąć w obliczu Pana Boga i mówili do Mojżesza, lepiej ty idź, my będziemy tutaj. To jest taka naturalna, to jest naturalny odruch, kiedy sobie człowiek uzmysłowi, że jest grzeszny przed Bogiem, to się wystraszy. Właśnie, kiedy sobie tego nie uzmysławia, to niekiedy pcha się i chce być jak najbliżej Boga, nie zdawając sobie sprawy, że ciąży na nim sąd. I widzicie, Bóg nie zrezygnował ani z tego narodu i Bóg nie zrezygnował, żeby chciał zamieszkać wśród grzeszników. Kazał wybudować świątynię. To były właśnie te warunki. Kiedy świątynia została wybudowana, Bóg powołuje już tym razem kapłanów. Spośród tego narodu Bóg powołuje kapłanów. Specjalną grupę ludzi, którzy mieli pełnić rolę kapłanów w przybytku. I ciągle miejmy na uwadze to, że w zamierzeniu Pana Boga to cały naród izraelski miał być kapłanami. Tylko dlatego, że okazali się grzesznikami, Bóg teraz powołuje kapłanów. I kiedy popatrzymy na 28 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, to tam spotykamy takie słowa, jakie Bóg kieruje do Mojżesza. To jest pierwszy wiersz. A ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. Aaron, Nadab i Abichu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. Bóg powołuje pewną grupę ludzi. Zwróćcie uwagę, i ci ludzie mieli pełnić już teraz rolę kapłanów przybytku. To pierwsze powołanie, kiedy Bóg mówi, wy będziecie mi, i mówi to do całego narodu, królestwem kapłańskim, to zawiodło. Ale Bóg teraz powołuje grupę ludzi. I oni mieli pełnić rolę kapłanów w tym przybytku. I zwróćcie uwagę, to na samym początku, że nie powołuje z jednego plemienia jednego, z drugiego plemienia innego, może tych najlepszych by wybrał i powie, wy będziecie mi kapłanami. Bo w tym powołaniu również nam już coś chce przekazać. Powołuje rodzinę. Wiecie, żeby być Bożym dzieckiem, trzeba być w Bożej rodzinie. To jest to pierwsze. Później jako Boże dzieci jesteśmy nazwani kapłanami. To jest to pierwsze, które napotykamy w powołaniu kapłaństwa. Bóg powołuje rodziny. Powołuje tutaj Aarona i jego synów, i jego czterech synów. Z tym, że Aaron miał być wyróżniony, Aaron miał spełniać rolę arcykapłana. I dla Aarona miała być specjalnie przygotowana szata. On miał być naprawdę wyróżniony, gdyż Aaron swoim arcykapłaństwem zapowiadał arcykapłaństwo Chrystusowe. Aaron jest starotestamentowym znakiem, typem arcykapłaństwa Chrystusowego. Jego ubiór wskazuje na Chrystusa. Jego uprawnienie, jakie miał, wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. I to będziemy chcieli dostrzec. Najpierw rozpoczniemy od ubioru. Jest powiedziane tak w drugim wierszu tego 28 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. On był wyróżniony. On miał wskazywać na Zbawiciela. Jego szaty miały być święte na cześć i dla ozdoby. Ale to były tak kunsztowne szaty, wiecie, że Bóg musiał obdarzyć pewnych ludzi specjalną zdolnością, żeby te szaty potrafili wykonać. Jest powiedziane tak w trzecim wierszu. Porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. To pojęcie arcykapłan w Starym Testamencie znajdujemy dużo, dużo później dopiero. Natomiast tu jest nazwany kapłanem, ale kiedy czytamy list do Hebrajczyków, tam wyraźnie jest to nazwane, że Aaron był arcykapłanem i zapowiadał arcykapłaństwo Chrystusowe. Więc tak trzeba na to patrzeć. Widzicie, tu jest podobna sytuacja jak przy konstrukcji przybytku.
To była tak skomplikowana konstrukcja, że Bóg musiał obdarzyć pewnych ludzi zdolnością do wykonania wszystkiego, co nakazał Mojżeszowi. I teraz podobnie musiał Bóg obdarzyć pewnymi zdolnościami, żeby te szaty, które miały być na cześć dla ozdoby, dla Aarona, musiał obdarzyć specjalną zdolnością, żeby ci ludzie to potrafili wykonać. A w czwartym wierszu jest cały komplet tych szat wymieniony. I czytamy tak. A oto szaty, które mają zrobić. Napierśnik, efod, płaszcz, tunika haftowana, zawój i pas. Tak to wyglądało. Z zewnątrz to był taki prostokątny napierśnik, który był z zewnątrz widoczny. Był to prostokąt i tam w czterech rzędach były wymienione na kamieniach półszlachetnych i szlachetnych imiona plemion izraelskich. To się nazywało napierśnik. Pod tym napierśnikiem jest powiedziane, że ma być efod. Efod to była taka trochę przykrótka szata. Ona była taka o gdzieś tu, powiedzmy, do bioder. Ten efod ostatecznie, jak czytamy Stary Testament, to on się stał takim wyróżnieniem. Kto miał efod, ten był kapłanem. Tak to później, ale tu, w tym miejscu, efod miał mieć tylko arcykapłan. I ten efod jest wykonany w tych samych kolorach, co to wejście i wejście do miejsca świętego. Dokładnie te kolory spotykamy na efodzie i to już widzimy, że arcykapłaństwo aaronowe już po tych kolorach efodu wskazuje nam na arcykapłaństwo Pana Jezusa Chrystusa. Tam znajdujemy w tym efodzie, to jest wiersz 5. Niech wezmą złoto, fioletową i czerwoną, purpurę, karmazyn i bisior. To są właśnie te kolory, które spotykamy tu przy wejściu do miejsca na teren dziedzińca i do miejsca świętego, z tym, że jeszcze była wpleciona taka złota nić, która wskazuje na bóstwo Pana Jezusa. Niektórzy komentatorzy patrzą na to i mówią, że to wskazuje na tą złotą nić Ewangelii, która przeplata się już od Starego Testamentu. Też piękna myśl. Natomiast te cztery kolory bez wątpienia wskazują nam na arcykapłaństwo Chrystusowe. Na tym efodzie były takie dwa naramienniki. To były kamienie takie półszlachetne i po sześć plemion izraelskich na jednym naramienniku i sześć plemion izraelskich na drugim naramienniku. Arcykapłan, kiedy wchodził do miejsca najświętszego, a miał właśnie taką sposobność, zaraz do tego dojdziemy, już przy wcześniejszym wykładzie o tym też wspomniałem, on reprezentował synów izraelskich. Czytamy o tym tak, to jest 12 wiersz. Te dwa kamienie umieścisz na ramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Wiecie, to jest taka ciepła myśl, że nasz Pan Jezus Chrystus, który jest w tej chwili po prawicy Boga Ojca, On nas reprezentuje. On jest naszym reprezentantem, stawiennikiem, pośrednikiem. On nas reprezentuje Boży lud przed Bożym majestatem. Tam jeszcze był z tym napierśnikiem była sprawa, taka sprawa wyroczna. Nie będę w tej chwili na tym się zatrzymywał. Pismo Święte niewiele o tym mówi. Ten efod był w rodzaju takiej mufki, czyli był z podwójnego materiału uszyty. W środku jest to nazywane tumim i urim. Pismo Święte niewiele na ten temat mówi. Był pewien kapłan, który potrafił się tym posługiwać, jakby były trudne sprawy do rozstrzygania, to właśnie tym Urimem i Tumimem, co jest tłumaczone jako światłość i doskonałość, rozstrzygał bardzo trudne sprawy. W niektórych miejscach Starego Testamentu jest tylko wzmianka o tym. Więcej nic na ten temat nie powiem, bo i Stary Testament nam na ten temat nie mówi. Ale żebyście wiedzieli, że coś takiego właśnie z tym napierśnikiem było. To jest ten właśnie wiersz 30. Ale jest jeszcze cieplejsza sprawa
co do naszego arcykapłana, bo jest powiedziane, że na tym napierśniku będą poszczególne imiona, na tych kamieniach imiona synów izraelskich wymienione. Jest powiedziane tak, pod 28 wiersz, 29. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu. Wiecie, mnie to rozgrzewa, kiedy czytam na swoim sercu. Kiedy sobie pomyślę, że jesteśmy na sercu Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy o nas nie tak oficjalnie, tylko jakby te pagony wojskowe, pomału zgoła, reprezentuje przed Bogiem, prawda? Ale tu jest powiedziane, że On nas reprezentuje, On nas trzyma na swoim sercu przed Bogiem. To jest piękna myśl. Jest to podkreślone na napierśniku wyrocznym, na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. To jest taka, na to chcę zwrócić uwagę. I teraz dalej, arcykapłan był ubrany oprócz tej takiej przykrótkiej sukni, prawda, która jest nazwana efodem, pod tym jeszcze były dwie suknie, co jedna była dłuższa. Pierwszy płaszcz jest opisany w 31 wierszu, płaszcz z fioletowej purpury. Ten płaszcz z fioletowej purpury, czyli to był kolor niebieski. I to wiemy, że kolor niebieski wskazuje nam na Syna Bożego, ten, który przyszedł z góry. Jest coś ciekawego, podkreślone co do tego płaszcza, że na obrębach u dołu, na obrzeżu tego płaszcza były na przemian jabłuszko granatu i złoty dzwoneczek. Jabłuszko granatu i złoty dzwoneczek. Gdy on się poruszał, to wydawało dźwięk. No i każdy też widział, że te jabłuszka granatu też tam były. Wiecie, interpretuje się to w ten sposób, że no oczywiście dla Izraelitów ten dźwięk, to było oczywiste, że arcykapłan, kiedy znikał im przed, kiedy stawał przed obliczem Boga za tą zasłoną, to wydawał dźwięk. I kiedy wychodził, to oni z ulgą mogli odetchnąć, że nie został osądzony za grzechy narodu, ale że wyszedł. Natomiast jeszcze jest takie spojrzenie na to, że u Pana Jezusa była równowaga pomiędzy słowem a czynem. Pomiędzy to my powinniśmy wziąć sobie do siebie. Głosimy Ewangelię i zachowujemy się według Ewangelii. Wiecie, nie może być gorszego świadectwa, jeżeli my głosimy Ewangelię, a naszym życiem temu zaprzeczamy. Nie może być gorszego świadectwa. Lepiej zamilknąć. Musi być równowaga między tym, co mówimy o Jezusie, a nasze życie to musi potwierdzić. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To należy w ten sposób patrzeć na przemian, ten dzwoneczek złoty i jabłuszko. Żebyśmy pamiętali, żeby była ta równowaga. Żeby nasze słowa nie wyprzedzały naszej postawy. Nie może być gorszego świadectwa niż to, kiedy nasze życie nie potwierdza słów, które głosimy temu ginącemu światu. To jeżeli chodzi o tą suknię niebieską, a później była taka suknia już prawie do kostek z białego materiału i jest to w 39 wierszu napisane, utkasz też wzorzyście tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru oraz pas wzorzyście haftowany. Na razie zwracam uwagę na tą tunikę. Była to tunika z białego materiału i ona była zupełnie pod spodem, czyli najdłuższa, zakrywała prawie do kostek. Biały kolor, wiemy, że mówi nam o sprawiedliwości Bożej. My możemy powiedzieć o sprawiedliwości Chrystusowej. Na głowie miał arcykapłan zawój, taki, można by było powiedzieć, coś w rodzaju turbanu, ale nam turban się bardzo niedobrze kojarzy, więc pozostajemy przy tym zawoju. I na tym zawoju była taka złota blaszka poświęcony Panu. To miał tylko arcykapłan.
Wiecie, Pan Jezus był całkowicie poświęcony swojemu Bogu Ojcu. Zupełnie, bez reszty. I to już ten arcykapłan starotestamentowy o tym zapowiadał, że tak będzie z naszym drogim arcykapłanem, Panem Jezusem Chrystusem. I pas. Pas mówi o Bożej mocy. Wszystko to było przepięte pasem. Zresztą tych pasów tam było więcej, ale ja tylko mówię o tym zewnętrznym. Pas mówi o mocy. Więc tak, jeżeli chodzi o ubiór arcykapłana. Kapłani byli ubrani o wiele skromniej. Jest powiedziane, to jest ten 40 wiersz. Dla synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby. Czyli arcykapłani mieli tylko białe tuniki. I wiecie, spięte były te tuniki pasem i mieli również zawoje, ale nie było tej blaszki, jeżeli chodzi o kapłanów. Kapłani wskazują na dzieci Boże. Ta biała szata mówi, że my z Bożej łaski, kiedy my oddali swoje życie Panu Jezusowi, jesteśmy przyodziani Jego sprawiedliwością. Tak pięknie to określa później drugi list do Koryntian, 5 rozdział, że jesteśmy pojednani. Jesteśmy pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I to te białe szaty, my jesteśmy ubrani w szaty sprawiedliwości Chrystusowej. To jest ta piękna rzecz. I wiecie, mi się wydawało, że już jest ubiór gotowy, już nie, do niego nic nie trzeba dodać, a jednak się okazuje, że Bóg zażądał, żeby jeszcze element był uszyty i w komplecie tego ubioru. To jest 42 wiersz tego 28 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. W 42 wierszu czytamy: zrobisz też dla nich spodnie liniane dla zakrycia nagości od bioder do goleni. By się wydawało, o jaką nagość tu chodzi? Te tuniki, one sięgały kostek. Wiecie, ale to jest taka rzecz, że człowiek ma swoje wyobrażenia. I potrafi w tych wyobrażeniach daleko iść. A Bóg jest Bogiem przyzwoitości. I żeby nie było tych wyobrażeń, że oni pod tymi tunikami są nadzy. Bóg kazał ich ubrać te spodnie. I każdy wiedział, że oni te spodnie mają ubrane. Bóg jest Bogiem przyzwoitości. Kochani, szczególnie teraz to mówię do ludzi młodych. Ten świat będzie promował i promuje nagość. W Starym Testamencie nagość była cechą kultów pogańskich. W Starym Testamencie. My dzisiaj idziemy za Jezusem. On jest dla nas światłością. On jest dla nas ostatecznym orzeczeniem. My się kierujemy według Jego słowa. A Bóg jest Bogiem przyzwoitości. I jeżeli oddałaś, szczególnie to się dotyczy dziewcząt, jeżeli oddałaś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, pamiętaj, że powinnaś się ubrać przyzwoicie. Współcześnie nie musisz się ubierać jak Amisz. Nie musisz. Możesz się ubrać współcześnie, ale przyzwoicie. Można poszukać spodnie, które nie będą tylko biodrówkami. Można poszukać bluzki, która nie będzie tylko gdzieś powyżej pępka. Można poszukać sukienki, która będzie troszeczkę poniżej kolan. Kochani, to jest bardzo ważne. Jeżeli jest Jezus twoim Zbawicielem, to tego posłuchasz. Nie moich słów. Kapłani byli przyzwoicie ubrani. I nawet wtedy, kiedy by się wydawało, że już o żadnej nagości nie ma mowy, to Bóg mówi, jeszcze spodnie im uszyjecie. Trzymajmy się tego słowa. Można się ubrać współcześnie i przyzwoicie. I teraz, wiecie, już to wszystko było uszyte i by się wydawało, no to teraz ich tylko ubierzemy. Jeszcze nie. Jeszcze musiało być coś zrobione. A o tym czytamy w 29 rozdziale II Księgi Mojżeszowej. Jest powiedziane tak.
Bóg mówi do Aarona, do Mojżesza takie słowa. To jest czwarty wiersz. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Mieli stanąć tu, w to miejsce, to jest wejście do namiotu zgromadzenia, a obmyć ich wodą. Woda była tu, w tym naczyniu miedzianym, w tej kadzi miedzianej. Musieli się rozebrać, zupełnie nadzy, i byli obmyci z góry na dół. To była czynność jednorazowa, niepowtarzalna. Kiedy już byli obmyci wodą, to wtedy mogli dopiero zostać ubrani. Czytamy tak, 7 wiersz, 29 rozdział. Potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz, i tam to jest wymienione. Później jest tak również powiedziane o kapłanach. 7 wiersz. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę. I później to samo, 8 wiersz, z jego synami. Myślę, że wiemy już, o czym to nam mówi. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jednorazowo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza cię doskonale. To jest ten symbol od głów do nóg. Chociaż głowa jest jedna, czyli trzeba mówić od głowy do nóg. I to jest czynność niepowtarzalna. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, jest powiedziane, jesteśmy zbawieni doskonale. Dlatego jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale jest powiedziane, widzicie, podkreślałem to na początku, że tu nie było tej podłogi. Oni chodzili boso i kiedy przystępowali do służby albo przystępowali do społeczności, oni mieli obowiązek myć ręce i nogi. I to nam mówi, że my, obmyci krwią Chrystusa, zbawieni krwią Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego dziećmi, ale kiedy idziemy tu za Panem, jeszcze idziemy po tej pustyni tego świata, niestety towarzyszy nam ta upadła natura. Z tym się będziemy zmagać, aż będziemy u Pana. I brudzimy ręce i nogi. I w świetle Pisma Świętego, który jest dla nas jak zwierciadło, wiemy, kiedy zgrzeszyliśmy. I myjemy ręce i nogi, nie całe. Bo tak jak powiedział Pan Piotrowi, kto jest obmyty, nie potrzebuje, żeby go znowu myć całego. Ale nogi tak. Wiecie, to jest to, że my powinniśmy wyznawać nasze grzechy, nasze upadki, które niestety nam się przydarzają. Apostoł Paweł nad tym bolał. My nie musimy specjalnie być przekonywani, że nam też to niestety się przydarza. Ale wiedząc o tym, mając Ducha Świętego i mając Słowo Boże, wiemy, co mamy z tym zrobić. Wiedząc, że jesteśmy zbawieni, wiedząc, że należymy do Chrystusa, wiedząc, że jesteśmy dziećmi Bożymi, wiedząc, że Bóg nas kocha, wiedząc, cośmy zrobili, nie ukrywajmy naszych występków, ani nie próbujmy ich traktować jak samolot. Wiecie, tylko wyznajmy ich Bogu. Wiecie, co to znaczy traktować grzech jak samolot? Jak stoisz przy samolocie, to on jest taki wielki. A później jak on odlatuje coraz mniejszy, mniejszy, aż on znika. My niekiedy w ten sposób traktujemy grzech. Jak się nam to przydarzy, to my go widzimy realnie, wielki. Ale później mijają dni i tak się wydaje, że ten grzech mniejszy, mniejszy i znika i tak, jakby go nie było. Ale on jest ciągle tak samo wielki. I Bóg go tak widzi. I nie bądźmy takimi obłudnikami, bo samych siebie tylko oszukujemy. A więc to widzicie, jak precyzyjnie Bóg pokazuje drogę zbawienia na przykładzie kapłaństwa. I dopiero teraz oni mogli być ubrani i arcykapłan mógł przystąpić do służby. Arcykapłan był wyjątkową osobą, miał wyjątkowe uprawnienia. On raz w roku, w ten dzień pojednania albo dzień ubłagania, Yom Kippur po hebrajsku, miał prawo wejść do miejsca Najświętszego, odsuwając tą zasłonę. Kropił krwią Boży tron.
który przez tą krew zamieniał się w tron łaski. I to było tyle społeczności w Starym Testamencie człowieka z Bogiem. Ludzie byli na zewnątrz. Tylko ten arcykapłan. Raz w roku. I było trzeba czekać, grzechy były zakryte. Było trzeba czekać na następny rok, żeby znowu jeden człowiek na krótką chwilę mógł odsunąć tą zasłonę i znowu z krwią ofiary wejść poza tą zasłonę i mieć społeczność ze świętym Bogiem. I wiecie, mija czas. Wypełnia się symbolika tego przybytku. Na świat przychodzi Boży Syn. Mało kto go rozpoznaje. Można powiedzieć początkowo prawie nikt. Jeden człowiek, który był pod wpływem Ducha Świętego, zwrócił na niego uwagę. To był Jan Chrzciciel i powiada: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I oto ten baranek Boży oddaje swoje życie na krzyżu Golgoty. Zostaje przybity do krzyża. Leje się krew. Złożona została krew. Oddaje ducha. Mówi: wykonało się. W tym momencie dzieje się rzecz niezwykła. Kiedy otworzymy Ewangelię Marka, to jest 15 rozdział, czytam 37 i 38 wiersz. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Ofiara się dokonała. I co się dzieje w tej świątyni? W Jerozolimie była wtedy świątynia. Coś się dzieje specjalnego. 38 wiersz. I wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Ta zasłona, która była nie do przebycia, raz w roku arcykapłan, składając tą ofiarę, mógł ją na krótko przekroczyć i później było trzeba znowu rok czekać. Tylko on. Ludzie stali na zewnątrz. Kiedy Pan Jezus oddaje ducha, jest napisane: wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Ta świątynia, ta zasłona. Nie ta. Ta. I zwróćcie uwagę, jest powiedziane: od góry aż na dół. W sposób nadzwyczajny. Wiecie, że Żydzi próbowali zafałszować zmartwychwstanie Pana Jezusa. A to ciało ukradzione, a to jeszcze co innego. Tu by również, gdyby ona się rozdarła od dołu do góry, to by mógł ktoś powiedzieć: no tak, ktoś przyszedł w dwójkę, jeden pociągnął z jednej strony, drugi z drugiej, chociaż mówią, że ona była bardzo gruba. Nie wiemy tego dokładnie, jak była gruba. I Bóg zadbał o to, żeby to nie szło zafałszować. W sposób nadzwyczajny ta zasłona się rozdarła z chwilą śmierci Pana Jezusa. Od góry na dół. Co się dzieje? Czego symbolem ta zasłona jest? Otwórzmy list do Hebrajczyków. To jest 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Czytam 19 i 20 wiersz. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Wiecie, jestem pełen zachwytu i takiego zdumienia, jak precyzyjnie Bóg zapowiedział, w jaki sposób grzesznik będzie mógł przystąpić przed Jego majestat. Trzeba przejść tą drogę, przyjść do Jezusa, zostać oczyszczony krwią Chrystusa, zrodzić się z Ducha Świętego, żyć w światłości Chrystusowej, karmić się Chrystusem, przychodzić do Boga w modlitwie teraz, już teraz, poza tą zasłonę. Dla Izraelitów było to coś nie do pomyślenia. My mamy drogę nową, ta zasłona rozdarta. My mamy prawo przejść dalej i stanąć bezpośrednio. Nie musimy stanąć przed zasłoną, ale my z modlitwami, kiedy przychodzimy do Boga Ojca, mamy prawo przejść poza tą zasłonę, gdyż ta zasłona symbolizuje ciało Pana Jezusa Chrystusa, który złożył w ofierze za nasze grzechy. Jest nowa droga i jest zaproszenie dla nas. Tego zaproszenia w Starym Testamencie nie znajdziemy.
jest zaproszenie dla nas, że my mamy z ufną odwagą przejść poza tą zasłonę i stanąć przed Bożym majestatem. Czytajmy list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Czytam od 14 wiersza. 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Widzicie, tu jest nazwany wielkim arcykapłanem. Wielki arcykapłan. Który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Podkreślono jego bezgrzeszność. I teraz zwróćmy uwagę na wiersz 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Takiego zwrotu w Starym Testamencie po prostu nie ma. Ono się pojawia dopiero w Nowym Testamencie. Droga zbawienia dokończona. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Nie sądu. Myśmy zasłużyli na sąd, ale idziemy tą drogą nową, którą otworzył dla nas Chrystus poza tą zasłonę, a ta zasłona symbolizowała Jego złamane ciało na krzyżu Golgoty. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To się dotyczy nas tu, dopóki chodzimy jeszcze w tym życiu po tej ziemi. Dla nas, dzieci Bożych, mamy taki przywilej, że możemy wejść poza tą zasłonę. Wiecie dlaczego? Bo tam po prawicy Bożego Majestatu siedzi nasz Pan Jezus Chrystus jako nasz orędownik. Otwórzmy 7 rozdział. 7 rozdział. Listu do Hebrajczyków, czytam od 26 wiersza. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiary najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Wiecie, bo z tymi arcykapłanami to jeszcze było tak w Starym Testamencie. Oprócz tego, że on w ten specjalny dzień, Jom Kippur, on jeszcze oprócz tego codziennie, rano i wieczór składa ofiary za grzechy. Rano, wieczór, czyli codziennie składał te ofiary. Ale w ten dzień przebłagania, ubłagania, Jom Kippur, to wtedy wstępował poza zasłonę. Wcześniej nie miał prawa, kiedy składał ofiary, wstąpić poza zasłonę. Tylko w ten jeden dzień. Dlatego, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy, który nie musi codziennie. To chodzi o te codzienne ofiary, jakie on miał obowiązek również składać. I widzicie, bo nasz arcykapłan uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. To jest tak mocno podkreślone. Jest to ofiara nie do powtórzenia. Powtarzanie tej ofiary jest po prostu znieważanie Boga. Jest to po prostu pogardzanie ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków kilkakrotnie podkreśla nam, że Pan Jezus raz na zawsze złożył jednorazową, doskonałą ofiarę za nas grzeszników. Wiecie, jest powiedziane o pewnej głównej rzeczy, bo ten arcykapłan, który wchodził w Starym Testamencie, tu nie było miejsca, żeby gdzie usiąść. Nie został zaproszony, żeby usiadł. On musiał wyjść. I znowu dopiero za rok wstępował i znowu to samo i znowu wychodził. Natomiast kiedy nasz arcykapłan, Pan Jezus, złożył raz na zawsze tą doskonałą ofiarę, kiedy ta zasłona się rozerwała, została uczyniona nowa droga, on został zaproszony przez Boga Ojca, aby usiadł po Jego prawicy. Usiadł, to znaczy, że dzieło zbawienia jest dokonane. Do niego nie trzeba nic dodawać. Nasz arcykapłan nie został wyproszony, a został zaproszony. Czytamy o tym w 8 rozdziale, w 1 wierszu. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana,
arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Autor listu do Hebrajczyków to uznał, że to jest główna rzecz, że Pan Jezus został zaproszony, żeby usiadł po prawicy majestatu w niebie. Ofiara Pana Jezusa jest doskonała, niepowtarzalna, wystarczająca po wszystkie pokolenia dla każdego wierzącego, który w Niego uwierzy. Jeszcze przeczytam jeden fragment z listu do Hebrajczyków, który też o tym mówi. 9 rozdział, czytam 12 wiersz. Chodzi o Pana Jezusa, to o tym byłoby w 11, ale czytam 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Kochani, my żyjemy w XXI wieku. 21 wieków, prawie no niepełne 20 wieków, dokonało się odkupienie. A ono płaci dzisiaj. Tak będzie aż do czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Czy skorzystałeś z tego odkupienia? Myślę, że w takim gronie to pytanie trochę niestosownie brzmi. Ale tak by trzeba było zapytać tego świata. Czy skorzystałeś? Czy przeszedłeś tą nową drogą? Czy chcesz iść ciągle starą drogą, drogą uczynkowości? To zostaniesz przed zasłoną. Wiecie, kochani, ja tak lubię w tym miejscu dodawać, kiedy przychodzę w modlitwie i mówię do Boga Jahwe, Ojcze, gdyby mnie zapytano, nie boisz się? Jesteś grzesznikiem. Nie boisz się? Odpowiedziałbym nie, bo tam po prawicy mojego Ojca w niebie siedzi mój orędownik, a ślady Jego krwi są na mnie. Bóg powiedział, gdy ujrzę krew, ominę was. To jest nasza ufna odwaga, że tam siedzi nasz orędownik. I teraz, widzicie, tak nam Pismo Święte pokazuje, i to jest właściwie historia przybytku. W tym miejscu podsumuję to. Jaką drogą musi grzesznik przejść? Pierwszy krok, przyjść do Jezusa. Z upamiętaniem grzechów. Do takiego Jezusa, jakiego Pismo Święte pokazuje. Bo sam Pan Jezus powiedział, że zwodzenia będą na Jego tle. Później podobnie to mówi apostoł Paweł, że będą głosić różnych Jezusów, różnych Chrystusów. Przyjdź do Jezusa, który Cię zbawił, który teraz usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. On czeka na Ciebie. Może niewiele o Nim będziesz wiedział, ale ukryj się w Jego miłości. Kiedy przyjdziesz z upamiętaniem do Jezusa, tego biblijnego, to przede wszystkim staniesz pod krzyżem Golgoty. Krew Jezusa oczyści cię z wszelkiego grzechu. Do tego stopnia, że staniesz się świątynią Ducha Świętego. Duch Święty zamieszka w tobie. To jest kolejny krok, to już mamy trzeci krok. Wtedy zostaniesz włączony w poczet ludu Bożego, kapłanów. Będziesz kapłanem. Wiecie, kapłani byli tymi, którzy przystępowali do grzesznika, kiedy tu przystępował. To kapłani, to Boży lud, to dzieci Boże są tymi, którzy mogą temu światu zanieść Ewangelię. A więc będziesz żył jako kapłan, jako Boże dziecko w obecności światłości Chrystusowej. Będziesz się karmił Chrystusem. Będziesz potrafił przyjść przed Boży Majestat, już poza tą zasłonę w modlitwie, już nie do Boga Jahwe. My wiemy, że tak to imię brzmiało w Starym Testamencie. Najprawdopodobniej, bo tak na 100% to nawet i tego. Myślę, że Bóg specjalnie to imię zakrył, bo nasze zbawienie nie jest w Jahwe. My nie mamy czcić Boga jako Boga Jahwe, ale dzieci Boże mają czcić Boga jako Ojca. Przystępujesz do Niego jako do Ojca przez Jezusa Chrystusa. A ten tron, który byłby w zasadzie dla Ciebie tronem, który by Cię oskarżył, jest tronem łaski.
tam po prawicy siedzi nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. A dokonał tego w ten sposób, że z własną krwią wstąpił, nie z krwią cielców. I oto cała droga zbawienia. I teraz jeszcze raz powróćmy do tych dwóch fragmentów. Najpierw czytam jeszcze raz ten 19 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Bóg, kiedy zwraca się do Izraelitów i mówi im, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym, to warunkuje, stawia warunek. Mówi tak, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Wiecie, oni, kiedy to usłyszeli, jak gdyby nie słyszeli tego jeżeli. W Starym Testamencie to jest uwarunkowane. Jeżeli. Pilnie będzie się słuchać. Później, kiedy czytamy historię Izraela, to oni zapominali o tym jeżeli. Zwróćmy uwagę, jak to jest ujęte w Nowym Testamencie. 1 Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Żadnego jeżeli, żadnego warunku. Jedynie co, żebyś miał świadomość to, co jest napisane w pierwszym rozdziale, w 18 i 19 wierszu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojca wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To musimy pamiętać, wiedząc to, w jaki sposób zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, w jaki sposób zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I Bóg nie stawia, jeżeli to przyjmujesz, Bóg nie stawia żadnych dodatkowych warunków. Jest powiedziane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Natomiast mamy zadanie. I to jest w dalszym fragmencie tego wiersza. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wiecie, rozgłaszać cnoty tego, czyli cnoty Pana Jezusa Chrystusa, to może tylko ten, który swoje życie Jezusowi oddał. Świat tego nie uczyni. Świat będzie cię wprowadzał w pewne formy kultu, religijności. Nawet ten chrześcijański świat, który się tak nazywa. Natomiast jeżeli rzeczywiście twoje życie jest w Chrystusie, to wtedy jest ten obowiązek, wtedy jest ten nakaz, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I zwróćcie uwagę, żebyśmy nie mieli zbyt dużego mniemania o sobie, co dalej jest powiedziane. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Byliście nie ludem, czyli nie Bożym ludem. Teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliśmy. Oto wypełnienie się przesłania przybytku. Jeszcze jeden fragment. List do Efezjan. No tu taka rozmowa była z pewnym bratem. I jak to jest w stosunku do Żydów? Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział. I przeczytam z tego 2 rozdziału 18 wiersz, od 18 wiersza. Albowiem przez Niego, z kontekstu wynika, że chodzi o Pana Jezusa. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Z kontekstu wynika jedni i drudzy, Żydzi i poganie. Mamy dostęp do Ojca. Nie ma innej drogi, nie ma osobnego zbawienia dla Żydów. Nie ma innej drogi dla Żydów. Sam Pan Jezus powiedział, to jest to, co tu jest napisane. Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jest jedna droga. I dalej jest powiedziane, zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem jest sam Jezus Chrystus. Czyli On jest
tym pierwszym, one są podstawą. I teraz czytajmy dalej, bo to dotyczy tego duchowego przybytku. Na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu. My się też budujemy w przybytek, ale już w tym duchowym znaczeniu, gdybyśmy czytali tam list Piotra, to chodzi o kamienie żywe. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Bóg zapowiedział zbawienie. Bóg wykonał to zbawienie i Bóg powiedział, ja zamieszkam wśród was i On to zrealizuje. W Starym Testamencie Bożym ludem był Izrael. To nie znaczy, że dzisiaj Izrael jest odrzucony. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że Bóg kontynuuje swoją historię choćby tego świata przez ten naród, przez Izrael. Natomiast jeżeli chodzi o samo zbawienie, tak Izraelita, jak i poganin, my jesteśmy z poganin, jeżeli nie mamy korzeni żydowskich, musi przyjść do Jezusa Chrystusa i przejść tą drogą, o której tu jest powiedziane, Ewangelia Jana 14:6. Bóg zbuduje swój przybytek i będzie mieszkał wśród swojego ludu. Jest to przybytek ludzkich, odrodzonych serc. Pochylmy głowę. Ojcze, wdzięczni jesteśmy Tobie za przesłanie przybytku. Zachwycamy się tym, co Ty zawarłeś w symbolice przybytku. Ale jeszcze bardziej jesteśmy zachwyceni i zdumieni, że ta symbolika już się wypełniła. Wypełnieniem jest nasz drogi Pan Jezus Chrystus. Chcemy Ci podziękować za tą nową drogę, żywą. I chcemy Ci podziękować z głębi serc naszych, że mogliśmy na tą drogę wstąpić i tą drogą iść. Że jesteśmy Twoimi dziećmi. A Jezus jest naszym Zbawicielem i Panem, naszym dobrym pasterzem, który nas będzie prowadził, póki jesteśmy tu na tej ziemi. Chwała niech będzie Tobie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.